Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musimy być. Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze w obecności Twojej żyć. No. To jest ważne, nie? Bardzo ważne. To jeszcze raz powtórzymy. Powtórzyć. No. Dziadku, jak powstał kościół w Głubczycach? Jak powstał kościół w Głubczycach i ty chcesz wiedzieć to, tak? To już dziadek tobie mówi, to słuchaj, wiesz jak powstał. Myśmy kiedyś, bo myśmy nie mieszkali tutaj w Głubczycach, kiedyś mieszkaliśmy tam, teraz jest ten teren, to kiedyś była też Polska, ale teraz już Ukraina. I myśmy tam mieli taki kościół, jak tutaj w Głubczycach. No i jak wojna wybuchła, a później się skończyła, przyjechaliśmy tutaj do Głubczyc. Zbór Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Głubczycach powstał jesienią 1945 roku. Członkowie zboru rekrutowali się przeważnie z przesiedlonych rodzin z województwa tarnopolskiego. Zbór należał do kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej, tak była kiedyś nazwa. Wiosną 1945 roku brat Ignacy Marczak, to wasz dziadek, wraz z innymi rodzinami usiedlił się w miejscowości Goluszowice i zaczął prowadzić pierwsze nabożeństwa w domach prywatnych. No, tu mieszkała rodzina Marczaków, tu było nabożeństwo i tu było nabożeństwo. To były takie punkty, jakby powiedzieć, strategiczne w naszym kościele. Były początki i ludzie korzystali z nabożeństw, przychodzili nawet, słuchali. No, różnie to odbierali, prawda, no, ale jednak to, co słuchali, to musiało być w ich sercu. Poczytaliśmy troszkę Biblii, pomodliliśmy się cichutko, pośpiewali i takśmy się rozeszli. Za Potocznych, tu we wiosce, tu w naszej wiosce. My się tak schodzili tu i w Zapotocznych. Zapotoczny z Rosji przyjechał, nie? No i my tu się schodzili. To były zbory, bo to przeżyli wojny, okres wojenny i tak dalej, to byli nauczeni modlitwy. To były zbory modlitw. Pierwsze nabożeństwa, no to wiesz, to było tak z różnych stron poprzyjeżdżane. Były u Dwórnika najpierw, a później u Golasa. I później zaczynali się zjeżdżać. To już u nas było nabożeństwo, jak dopiero Muszczyński przyjechali. W roku 1946 odbyły się dwa chrzty. Pierwszy odbył się latem, ochrzczono 18 osób, drugi wczesną jesienią. Należy dodać, że był to pierwszy chrzest w kościele chrześcijan wiary ewangelicznej, czyli Zielonych Świątkowców, po zakończeniu II wojny światowej. Była taka rzeczka, tam zrobili taką tamę i tam chrzest tam był
Było nas wtedy, jak tam pisało, znaczy 18 osób. I to dwie osoby stało, a trzeci, który chciał, to był ten Januszewicz, który mnie chciał tutaj w tym miejscu. No a później to było nabożeństwo, to była degustacja. To tak zawsze było. To od nas ze wschodu, to ludzie bardzo są gościnni. To był pierwszy wodny chrzest w województwie opolskim i w Polsce. W 1946 roku, w czerwcu. Wujek Władzio i ciocia, i wujka Władzia, tato, mama i tak wszyscy, i tak wiele innych rodzin. I tak razem przyszliśmy, poszukali taki budynek. No wprawdzie ten budynek, co jest teraz tutaj na Pszczelny, to go kupili, odremontowali i zaczęli tam do tego budynku przychodzić, tak jak do kościoła. Od roku 1947 nabożeństwa zaczęto odbywać w Domu Braterstwa Barczuków w Głupczycach przy ulicy Pszczelnej numer 3, tam niżej, tam gdzie Marczak miał. Mieszkaliśmy tam i byłam mała i nabożeństwa się odbywały, że tak powiem, w naszym domu. I to, o dziwo, ja bardzo to lubiłam, że wcześniej przed nabożeństwem przyjeżdżają już ciocie z Bogdanowic, z Gorzowic i już siedziały tam w kuchni i czekały, aż zacznie się nabożeństwo. To nie był duży pokój. Były dwa okna. Ławka, stół stał, za tym stołem siedział pastor i starsi bracia i na rogu ławki siedziała babcia Barczukowa, która, że tak powiem, prowadziła grupę uwielbiającą. Grupa uwielbiająca, na czym to polegało w tamtych czasach? Po prostu podawano numer pieśni ze śpiewnika pielgrzyma i jedna osoba zaczynała, żeby podać dobrą melodię i rytm i wszystko. I to była moja babcia Barczukowa. I ona siedziała tam na końcu tej jednej ławki z tymi braćmi. W roku 72 Rada Zborowa postanowiła nabyć dla celów zborowych większe pomieszczenie. Nabyto budynek mieszkalny przy ulicy Pszczelnej, numer 1, tam gdzie my obecnie się schodzimy i robimy nabożeństwo. To była kuźnia. Tu dokładnie ta sala, co jest, tylko tam, gdzie jest podwyższony, to był pokoik i wejście było tam od kuchni. A tutaj była kuźnia, normalnie była dla Niemców kuźnia. No i co z tej kuźni? Czar, no to wiesz, takie coś. No i tak jakoś tak, już tak dokładnie może nie powiem, ale w końcu pooglądali i bracia, i tego, i mój mąż mówi, że to będzie dobry. My przychodziliśmy na szkółkę o 10, a nabożeństwo było o 11. Potem musieliśmy przyjść na nabożeństwo i nabożeństwo się kończyło o 2 godzinie, więc ile to wyszło? 11, 12, 1, 2, 4 godziny. Trwało długo, to nie to, że tak jak teraz, na godzinę wszystko, bo z zegarkiem na ręku. A tak to poklękali, modlić i to godzin nie było. No, pierwszym pastorem w Głupczycach był mój nieżyjący ojciec Stanisław Muszczyński. Mieszkał 5 kilometrów od Głupczyc i przyjeżdżał co niedzielę. Miał konia, koń się nazywał Jurek i dziadziu miał taką furmankę niedużą, a w zimie sanie i codziennie przyjeżdżał. I on nie musiał już prowadzić Jurka konia, jak tam, lejcami, tylko ten koń już po prostu znał drogę i z Krzyżowic do Głupczyc przyjeżdżał i te 3 czy 4 godziny stał tam w jednym miejscu i czekał, aż się nabożeństwo skończy, aż będzie mógł dziadziu wracać do domu. Pastora pierwszego, Stanisława, bo on już leżał na łóżku, był chory, to już pierwsze nabożeństwo, jak było tu w tym nowej sali, w nowym budynku, przywieźli, już posadzili na krześle i on dziękował Bogu, że to jego serce pragnęło i cieszy się, że on odchodzi, a zbór w Głupczycach ma miejsce. W roku 73 dokonano ordynacji na urząd prezbitera brata
przełożonego zboru Muszczyńskiego Grzegorza. Była to pierwsza ordynacja w zborze głubczyckim po II wojnie światowej. Pastorem następnym po ojcu moim, który był pastorem tam wieloletnim, od samego początku, jeszcze na wschodzie, jak mieszkaliśmy, też był, to objął służbę jako pastor brat mój, Grzegorz Muszczyński. No i to do zboru do nas dołączało się dużo. Przyjeżdżali z Głuchola, przyjeżdżali z Prudnika, bo tam tak z Raciborza, później placówki były w Raciborzu. Raciborzu placówka, także, ale jako do zboru przyjeżdżali do Głubczyc i wszyscy byli zadowoleni, chwalili Boga. Starałem się chodzić na nabożeństwo na czas, zawsze, nawet z bratem Barczukiem często. Tak jednego razu byli, że w środę nas tylko dwóch było. No on dzisiaj nawet kiedyś wspominał mi, że byliśmy tylko obydwa. No to cóż, pomodliliśmy się i tak no, rozeszliśmy się. A starałem się nigdy nie opuszczać na nabożeństwo, ani spóźnić się. Jednego razu spóźniłem się 15 minut, a powód jaki był, jak szedłem na nabożeństwo, spotkałem swojego znajomego i zaczęliśmy na temat Słowa Bożego rozmowy. I dlatego spóźniłem się 15 minut. Pastorem był do 1988 roku. Później zachorował, poszedł na urlop. No i już później nie wrócił na pastorstwo. Brat Barczuk chwilowo go zastępował. No, a jako pełnił takie zastępstwo, ale też usługiwał. Mój mąż też usługiwał cały czas jako ten, tylko że już, no, no a później, no to już został. Cesik Kazimierz. Śmiałby odpowiedzieć i powiedzieć, że nie potrzebuje łaski. Nie mam odwagi powiedzieć czegoś takiego. Ja potrzebuję łaski. Ja nie zasłużyłem na Bożą dobroć, ale ja potrzebuję tej łaski. Ze względu na dużą ilość młodzieży w ubiegłych latach z Bożą pracą to zajmowali się bracia. Kazimierz Barczuk, Czesław Kazimirów i Bogdan Fedeczkowski. Przez jakiś czas działał zespół muzyczny, instrumentalny pod kierownictwem brata Fedeczkowskiego. Na przestrzeni lat systematycznie odbywały się zajęcia zborowej szkoły niedzielnej, aż do roku 1981. Trzeba słuchać mamy, tata, dziadzia, babci. Trzeba modlić się, chodzić na nabożeństwo i jak już i czytać, jak już będziesz chodził do szkoły, czytać Ewangelii. Później w Ewangelii jest napisane tak, że kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Mój kochany. Z mojego kościoła rodzinnego wyniosłam dyscyplinę bycia w kościele, lojalność do kościoła, kochanie ludzi w kościele i służenie całym sercem temu kościołowi. To znaczy, moim marzeniem jest, żeby moje dzieci wszystkie zostały wierzące i wytrwali do końca. No, żeby byli, prawda,
dziećmi Bożymi, żeby wierzyli w Boga, żeby czytali Biblię i żeby tak postępowali, jak Biblia nakazuje. Jak Biblia Święta nakazuje, jak Pan Bóg nakazuje. Aby trzymali się Pana. To jest jedyna droga w życiu. Tyle chcę przekazać, żeby nie schodzili z tej drogi, która jest najprawdziwsza. Droga do Pana. Wierzyli w Wszechmogącego Boga, służyli Jemu do końca życia, tak jak i ja starałem się żyć. No do końca służyć Bogu, wytrwać i być tam, w tym miejscu, gdzie jest przygotowane, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie przyszło, co Bóg przygotował tym, którzy mu służą, którzy go milują. Tak. Dobrze, dobrze. No. To jest ważne, nie? Bardzo ważne. To jeszcze raz powtórzymy.